Spotkanie na temat obszarów i perspektyw współpracy przedsiębiorców i samorządowców z jednostkami OHP odbyło się w tym tygodniu w Zamościu. Spotkanie pod tytułem Obszary i perspektywy współpracy samorządów i przedsiębiorców z jednostkami OHP z udziałem przedstawicieli samorządów i przedsiębiorstw odbyło się w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu. Chcieliśmy opowiedzieć o dualnym systemie oświaty, który wchodzi, który promujemy, ponieważ OHP zajmuje się nauką zawodu przez młodych ludzi. W związku z tym tutaj widzimy wielką szansę, że w momencie, kiedy wejdą zmienione zasadnicze szkoły zawodowe, czyli szkoły branżowe, że tutaj pojawi się trochę więcej młodzieży, która będzie uczyła się w tych szkołach, ale także uczyła się zawodu. No także mamy taką propozycję dla samorządowców, żeby objąć wsparciem takie osoby, które pochodzą z rodzin wykluczonych społecznie. Głównym celem działalności OHP jest stwarzanie młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego. W tym szczególne działania skierowane są do młodzieży defaworyzowanej, dotkniętej ubóstwem, bezrobociem, patologiami społecznymi. I możemy takie osoby zakwaterować czy tu w Zamościu, czy w Radzyniu, czy we Włodawie, czy też w Rozkoszy koło Białej Podlaskiej. Mamy takie 4 jednostki na terenie województwa. No i możemy tam kompleksową opieką zająć się tą młodzieżą, czyli szukamy im szkoły, w której mogliby się uczyć, szukamy im pracodawcy, który mógłby ich uczyć praktycznej nauki zawodu, no i dajemy im wikt i opierunek, czyli zakwaterowanie, wyżywienie za darmo z budżetu państwa i tam mogą przebywać i pod okiem wychowawców, pedagogów, czasami psychologów rozwijać swoje umiejętności. Więc to jest jedna taka propozycja, a druga propozycja to jest taka, że w tej chwili wchodzą programy rewitalizacji gmin i bardzo często gminy na przykład rezygnują z tej rewitalizacji ze względu na to, że wymóg jest taki, że obok twardych projektów muszą także prowadzić projekty tak zwane miękkie, czyli szkolenia dla młodzieży, dla osób, które mieszkają w tych gminach. A my jako OHP realizujemy wiele takich projektów, w związku z tym możemy wesprzeć poprzez doświadczonych pracowników. Celem spotkania była m.in. promocja ochotniczych chówców pracy i dotarcie z informacją o działaniach instytucji do adresatów działań i wszystkich, którzy mogą nawiązać współpracę i skorzystania z usług, jakie oferuje OHP.